Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I moi drodzy, drugą częścią Pana Stepanowa, tego cośmy sobie słuchali wczoraj, zajmiemy się jutro może, ale teraz chciałbym zwrócić uwagę też na część jego wypowiedzi, której sam się sprzeniewierzył. Otóż powiedział, że jest wielkim grzechem, prawda, wyrywać sobie wersety z kontekstu, prawda, i tam mówię, że to ojcowie reformacji, prawda, to mocno podkreślali, jak się tworzyła ta teologia sola scriptura, prawda, po czym sam to złamał, ponieważ całą wolę Bożą względem człowieka zamyka sobie właśnie żonglując jednym wersetem razem z panem Rafałem, bo robił dokładnie to samo, 6,29 Ewangelia świętego Jana, gdzie Chrystus mówi, że to jest dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego on posłał. Czyli prawda, cała wola Boża zamyka się w tym, żeby uwierzyć w Jezusa. Koniec, kropka, jestem już zbawiony, jestem już uświęcony. Ale zobaczmy, jeden werset sobie wyciągają, może mają ze 2-3 w zapasie, prawda, i sobie tak żonglują, tylko o wierze. Tylko, moi drodzy, nawet bez jakiejś głębszej analizy, co to znaczy wierzyć? Otóż właśnie wiara, nawet wczoraj żeśmy sobie troszkę zaznaczali, święty Paweł pisze w 15 rozdziale do Rzymian o posłuszeństwie wierzy. Prawda? Czyż Jezus nie mówi o wierze w Jego słowa? Więc trzeba uwierzyć w słowo Chrystusa. Tak? Poza tym w liście do Rzymian 8,29 przeczytamy sobie takie oto słowa. Jaki jest zamysł Boga względem wierzących? No, uwierzyłem w Chrystusa i sobie wierzę, prawda? I już nic nie trzeba robić. No to święty Paweł pisze, albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna. To nie jest wola Ojca, też jest wolą Ojca. Więc widzimy tutaj uwierzyć, ale tu już jest właśnie ten głębszy wymiar wiary. No wierzę w Chrystusa, no i co z tego? No to właśnie wierząc w Chrystusa, według zamysłu Bożego, i wiary mamy stawać się na wzór Chrystusa. O tym też bardzo wiele mówią apostołowie, święty Paweł, by się przyoblec w Chrystusa, by mieć te same uczucia, które były w Chrystusie Jezusie, prawda? Więc takie żonglowanie sobie i zwalnianie się z odpowiedzialności. A wolą Ojca jest, abyśmy się stali. Stanie się to jest właśnie proces. I teraz zobaczmy sobie rozwinięcie troszkę tej myśli, rozstanie się na wzór Jego Syna, co przeznaczenie, czyli to jest zamysł Ojca, byśmy się stawali na wzór Jego Syna. I proszę bardzo, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale jest również zamysł Boży wyszczególniony. I tu już się teologia łaski sypie, tu już się hiperłaska sypie z tym waszym wyciąganiem fragmentów z wersetu, bo widzimy sobie, mówimy o zamyśle Bożym, no to tylko uwierzyć w Chrystusa. No to proszę bardzo, wierząc, mamy się przez wiarę stawać na wzór Jego Syna. I teraz, albo pisze do Tesaloniczan, którzy uwierzyli, którzy są ochrzczeni. Tu można sobie przeczytać pierwszy rozdział, jak święty Paweł pięknie ich opisuje. Nie będziemy przedłużać, możecie sobie sami przeczytać, że tu nie pisze do takich, którzy uwierzyli, ale nie uwierzyli, albo uwierzą, bo są w procesie, prawda, ewangelizacji, jak takie tutaj teorie próbował uskuteczniać pan Rafał.
prawda, jakieś procesy ewangelizacji. Oni są wierzący. 4 rozdział, 3 wiersz. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać własne ciało w świętości, we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. Widzicie, jaki jest zamysł Boży? Więc jak właśnie wierzący, prawda, święty Paweł ich przestrzega, żeby nie wydawać się nierządowi. I teraz mówi dalej. Nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego. Albowiem, jak wam to przedtem powiedziałem, zapewniając uroczyście, Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. W innym miejscu jest napisane, że Bóg nie ma względu na osoby. Więc Bóg nie będzie patrzył, czy ktoś wierzył w hiperłaskę, czy w teologię łaski, czy w jakieś coś innego. Tylko czy stawałeś się świętym, czy poddawałeś się rozpuście. Prawda? I dalej pisze. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto to odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież dał wam swego Ducha Świętego. Czyli widzicie tutaj, jakie jest powołanie Boże względem człowieka, jakie jest dzieło Boże w szerszym kontekście, nawet bez głębszej analizy, tylko po prostu zobaczyć, jak ta myśl się ciągnie dalej. Jest świętość. Starajcie się o uświęcenie. Stawać się świętym. Starajcie się o świętość i o pokój ze wszystkimi, bez którego nikt nie zobaczy Boga. To jest Hebrajczyków. Więc uwierzenie w Chrystusa jest w szerszym kontekście, nie tylko aktem właśnie takim, że Jezus żyje, alleluja, już jestem święty i tak dalej, i on mnie uświęcił, on mnie już zbawił, on mnie już wszystko zrobił, tylko przyjmując wiarę, w konsekwencji przyjmuję na siebie odpowiedzialność uświęcania się, mając do pomocy Ducha Świętego, który mnie uświęca, który mnie uzdalnia, który zaszczepia we mnie życie Chrystusa i który je pielęgnuje z moją pomocą. Prawda? Więc to mówienie takie, że ja już jestem w Jezusie, on mnie już zbawił, już wszystko, prawda, nic nie trzeba robić, prawda, takie zwalnianie się jest absolutnie diabelskie, a wola Boża jest właśnie taka, jaką widzimy. Trzeba się starać, utrzymywać ciało w świętości, we czci, a nie w pożądliwych namiętnościach. Więc trzeba panować nad sobą, powstrzymywać się. Prawda? I to jest nasz obowiązek i robimy to z pomocą Ducha Świętego, którego Bóg nam daje. I mówiliśmy o tym nie raz. Pan Rafał nawet się nie zdołał nawet do tego ustosunkować, że przy pomocy Ducha Świętego mamy uśmiercać popędy ciała, tak, by żyć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercacie popędy ciała, będziecie żyli. I tutaj jest podobna koncepcja. Bóg nam daje Ducha Świętego, aby właśnie wzrastać w świętości, by utrzymywać siebie w świętości, a nie w namiętności. I to też jest powołanie Boże. Przeznaczenie Boże, byśmy się stawali. Czyli mamy się stawać, mamy się starać, by wzrastać w świętości, którą jest Chrystus. I tylko możemy się uświęcać, stawiając się podobnym do Chrystusa. Na wzór Chrystusa.
Więc takie wyciągnięcie sobie jednego wersetu, o, uwierzyłem, no i co? I już On, Chrystus, za mnie wszystko zrobił, już jestem zbawiony, już jestem, mam wszystkie grzechy odpuszczone, wszystko pięknie i po pańsku. Prawda? Więc wystarczy zobaczyć, jak ta myśl, można by tą myśl było zgłębiać. Prawda? Ale to jest kwintesencja tego, co to znaczy uwierzyć w Chrystusa. Uwierzyć w Chrystusa, to znaczy uwierzyć Chrystusowi, to znaczy stawać się jak On. I w tym procesie stawania się mamy Ducha Świętego. A tu już całe dzieło. No, uwierzyłem w Chrystusa i można obmyć rączki, prawda? Nic nie robić. Bo Chrystus za mnie zrobił, ja już jestem, prawda, święty i tak dalej. No nie. Nie, nie jesteś święty. W takim znaczeniu, w jakim ty sobie myślisz, panie Rafale, panie Andrzeju, Stepanow i reszta protestantów. Trzeba się starać, utrzymując właśnie ciało w świętości. I do tego zadania mamy Ducha Świętego. Pozdrawiam.